W ostatnim vlogu pożegnaliśmy się z wami w okolicach Rio Turbio. Mniej więcej w okolicach tego miasta pojawił się znowu asfalt, dzięki czemu znacznie przyspieszyliśmy. Najczęściej podróżujemy używając map Google'a i rzadko mamy z nimi problem. Tym razem, nie wiedząc czemu, Google trasę numer 40 pokazał nam w zupełnie innym miejscu. Co prawda na skróty, ale przez drogę szutrową kiepskiej jakości. Ja nie mam pojęcia, gdzie tak naprawdę jest 40, ale wybrałem trasę żółtą, prowadzącą przez asfalt. W ostatnim filmie pożegnaliśmy się z wami na drodze numer 40 na tym szutrowym odcinku. To już mamy dawno za sobą. Dojechaliśmy już do miasta El Calafate, takiej bazy wypadowej, do kolejnego miejsca, które było na naszej takiej must see do zobaczenia. Jesteśmy przy lodowcu Perito Moreno i chodźcie z nami go zobaczyć. Przyjechaliśmy tutaj około godziny 9 i udało nam się jeszcze znaleźć miejsce na górnym parkingu, z którego już od razu wychodzą ścieżki. A jeżeli byśmy przyjechali później, to musielibyśmy już tam zostawić samochód na dole i sobie tutaj dojść. Idziemy sobie teraz na taką kładką i... jakie grzmoty. Więc tutaj jest kilka ogólnie takich szlaków, powiedzmy, które prowadzą właśnie przez takie mostki. Bodajże 4 różne kolory i one prowadzą w różne miejsca, żeby sobie po prostu pod różnymi kątami ten lodowiec pooglądać. Więc pewnie przejdziemy wszystkie, bo to jest jakieś, nie wiem, 2 godzinki, coś takiego, może nawet i mniej. Zależy, jak się szybko idzie. Ale na pewno tu już stąd teraz widzimy, to jest w ogóle jakiś kosmos, jak to wygląda. O, tam sobie podjedziemy do mapki, to zobaczymy, jak to dokładnie wygląda. To są te ścieżki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tutaj są wypisane czas trwania. On nawet może nam trochę dłużej zejdzie. Jesteśmy tutaj, więc pewnie sobie zaczniemy od zielonej. Pójdziemy zieloną tutaj, tutaj i później tu, tu. I jakoś sobie tu dojdziemy, no nie? Bo tutaj ścieżka prowadzi do parkingu ogólnie, bo są 2. Tutaj właśnie, gdzie my się zaparkowaliśmy, no i jest jeszcze dalej trochę drugi. Ale to myślę, że tam aż nie masz sensu iść tak daleko. Uwaga, uwaga, my już dłużej nie przeciągamy. Patrzcie na to. Lodowiec jest po prostu gigantyczny. Ma 30 km długości i około 5 km szerokości. I do 60-70 metrów wysokości. Co chwilę słychać takie grzmoty, zaraz pewnie uda się nam to nagrać, a to po prostu lód pękający od ciśnienia. Pada do wody. I to tak też zgrzypi pewnie, no bo to są takie ogromne masy, no nie? Tony naciskają na siebie. Kładki są naprawdę bardzo fajne. Widok jest przepiękny. Ło, jaka ściana. Przybliżę troszkę. Schodzimy coraz niżej i coraz bardziej widzimy, jak wiele gach na rzecz to jest. Chyba jak do tej pory najlepszy widok, jaki widzieliśmy. No taki nietypowy, no nie? To jest nierealne. Ten lodowiec Perito Moreno jest jednym z 48 lodowców, które są zasilane przez lądolód patagoński zlokalizowany w Andach. I jakby całe to pole lodowcowe jest 3 co do wielkości rezerwuarem wody pitnej na świecie, czyli po Antarktydzie i Grenlandii. My schodzimy niżej, może zaraz zobaczymy go tak od przodu, nie tylko od góry.
I ogólnie jest taka zasada, że im później tutaj będziecie, tym teoretycznie lepiej, bo przez to, że w ciągu dnia lód się troszkę nagrzewa, jeżeli można tak powiedzieć, żeby się lód nagrzewał, ale po prostu przez to, że słońce na niego świeci, to im później, tym on ma większą tendencję do tego, żeby pękać i właśnie można usłyszeć dużo więcej tych takich grzmotów. No a przy odrobinie szczęścia może nawet zobaczyć, jak jakiś taki duży kawałek wpada do wody. Udało mi się całkiem wyłapać tego momentu, bo włączyłem telefon chwilkę po tym, jak odłamał się ten kawałek. Ale naprawdę taki przyszywający głos tutaj był, taki grzmot. Falej może coś. Coś tam pęka. Tam wpadło, patrz. Normalnie czujemy się jak tacy rewolwerowcy, bo jak słyszymy grzmot, to mamy dosłownie tylko chwilę, żeby ewentualnie nagrać, jak te lodowe skały spadają do wody, więc musimy być bardzo czujni. Co jakiś czas są tutaj w ogóle takie większe rozłamy lodowca i wtedy to jest takie duże wydarzenie. Wiele turystów się tutaj wtedy zjeżdża, robią zdjęcia, nagrywają. To w jaki sposób można śledzić ten taki moment kulminacyjny, kiedy większe masy lodowca się odłamują? Nie wiemy dokładnie, jak to można sprawdzić, ale osoby, które się znają, to na pewno wiedzą. I jeżeli na przykład macie dużo pieniędzy, to wcale nie musicie tutaj jechać tysięcy kilometrów, tylko możecie sobie tutaj po prostu przylecieć, bo niedaleko jest lotnisko. No tylko, że bilety są tutaj dosyć drogie, bo to jest kwestia pewnie kilku tysięcy złotych. Lodowce swoją niebieską barwę zawdzięczają ogromnemu naciskowi, jaki jest wywierany przez lata na pokrywę śnieżną w miarę jej narastania. Po około 150 latach z lodu w większości wyparte jest powietrze, zaczyna on też pochłaniać światło koloru czerwonego, a odbijać koloru niebieskiego. Im starszy lód, tym ciemniejszy się staje. Tam poszedł, bo ogólnie to może się jeszcze. Wróciliśmy na chwilę do busa, żeby się zagrzeć, bo troszkę chłodno się zrobiło, zaczęło też tak kropić, ale ogólnie pogoda jest bardzo fajna. Do robienia zdjęć i do oglądania tego lodowca jest bardzo fajnie, bo jak chwilę zaświeci słońce, to naprawdę tak aż emanuje światłem ten lodowiec i troszkę gorzej przez to wychodzą zdjęcia, a my sobie wypijemy kawkę. Jeszcze tam raz pójdziemy, ale już nie będziemy nagrywać, no bo siłą rzeczy z tych kładek te ujęcia są bardzo podobne. Jeśli chcecie, no to ja wam polecam, żeby sobie jeszcze raz odwinąć te ujęcia, no bo naprawdę widoki... O, coś tu zgrzypi.
Widoki są naprawdę niesamowite. Wstęp do tego parku to 5500 peso, czyli jakieś 73 zł na ten moment. No i naprawdę ta wejściówka jest warta tej ceny. Zrobilibyśmy to na pewno jeszcze raz, jeżeli by trzeba było, także no to wam, jeśli będziecie gdzieś w okolicy, no to trzeba tu przyjechać. Herbatę i kawę mamy z widokiem na lodowiec, bo nie widać tego, ale stoimy tak centralnie naprzeciwko, jest akurat dziura między drzewami i widzimy lodowiec. Spotkaliśmy w ogóle tam parę z Polski, z Warszawy i to jest chyba pierwsze osoby, z którymi mogliśmy porozmawiać po polsku tutaj w Ameryce Południowej, odkąd pożegnaliśmy się z naszymi znajomymi. Także miło było, chwilę postaliśmy, nawet razem widzieliśmy taki duży kawał, jak się oderwał. Nie zdążyliśmy niestety tego nagrać tak dobrze, już jak wpadał do wody, ale przynajmniej miło spędziliśmy sobie chociaż tą chwilę rozmawiając. No i co? I myślę, że tutaj już będziemy kończyć i z wami widzimy się już w mieście El Calafate. Witajcie kolejnego dnia, my jesteśmy w mieście El Calafate i tutaj muszę dodać takie małe sprostowanie. To miasto jest 70 km przed lodowcem. Wjeżdżając do lodowca przez 30 km jedziemy przez Park Narodowy. Tam właśnie na wjeździe do parku się już płaci tą opłatę. I nie można tam spać, nie można tam zatrzymywać się tak naprawdę w wielu miejscach, tylko w wyznaczonych punktach. Więc tam nie ma opcji, żeby się zatrzymać i w samym mieście też jest ciężko o to. My sobie tutaj na takim małym półwyspie z drugiej strony, o ile można powiedzieć, że to półwysep, no ale w sumie to jezioro tak duże, że to był taki mały półwysep. I tam sobie przenocowaliśmy, a dzisiaj podjechaliśmy już dolać troszkę paliwka i przy okazji sobie zatankujemy wodę, bo tutaj zobaczyliśmy, że jest bardzo fajny kran. Już tutaj raz tankowaliśmy, bardzo dobre ciśnienie, szybko się nalewa. No i pokażemy wam jeszcze to miasto, to jest takie typowo turystyczne, właśnie jak to najczęściej bywa przy takich dużych atrakcjach, że dużo kawiarni, dużo restauracji, hoteli, ale myślę, że to też taka fajna część Argentyny, żeby wam to pokazać, chociaż tak szybko. Mocno wieje, dlatego za dużo nie będę gadał. Wyciągnę sobie najkrótszy wężyk, bo mam bardzo blisko. Wodę i przejściówkę, o to chyba nawet ta największa. Napełniliśmy sobie wszystkie możliwe zbiorniki, dwa główne pod podłogą. Tutaj mamy taki mały zbiornik, w którym podgrzewamy sobie wodę. No i jeszcze, tak jak widzieliście, bańkę 25-litrową. Te wszystkie zbiorniki razem dają nam 150 litrów wody i to już jest tak naprawdę bardzo fajnie na dwie osoby. Na początku mieliśmy tylko ten jeden zbiornik pod podłogą, 85 litrów i do tego tą bańkę. I to było troszkę za mało, za często musieliśmy szukać tej wody, a czasami jest ok, można to znaleźć szybko, a czasami trzeba pół dnia na to stracić. Dlatego później tak rozbudowałem ten układ, że jest tych dużo tych zbiorników. Kiedyś wam to może pokażę, ale dzisiaj tak wam chciałem tylko pokazać, ile mamy tej wody w sumie. To jest ogólnie zakaz zatrzymywania. A szkoda, bo stacja jest praktycznie w centrum miasta i moglibyśmy sobie już od razu zostawić tutaj samochód bezpiecznie i iść pooglądać to miasto. No ale musimy poszukać jakiegoś parkingu. Kupiliśmy sobie kolejną naklejkę do kolekcji z lodowcem Perito Moreno i w ogóle
ciekawostka. To jest chyba jeden z nielicznych, albo nawet jedyny lodowiec na świecie, który się nie zmniejsza, tylko utrzymuje jakby swoją wielkość. Więc nie topnieje, tak jak większość lodowców. Od razu widać, że jesteśmy w bogatym mieście. A wiecie, po czym można to poznać? Po trawie. Wszędzie jest bardzo ładna trawka. A to jest tutaj rarytas i naprawdę trzeba włożyć trochę wysiłku w to, żeby ona chciała tutaj wyrosnąć. Jeszcze taka wskazówka co do Western Union. W takich typowo turystycznych miejscach lepiej nie wypłacać pieniędzy, bo będzie się właśnie w takich kolejkach stać. Zagadka na dzisiaj, jak nazwać mural, który jest na blasze. Marce, jak to można nazwać? No bo to nie jest mural. Z tego co wiemy, można tutaj też sobie wykupić wycieczkę, na pewno promem, no bo to widzieliśmy, ale jeszcze z tego co wiem, to można kupić tutaj trekking po lodowcu. Na pewno było coś takiego, czy dalej to funkcjonuje? Różnie czytałam, że albo 4, albo 1 godzina. Takiego chodzenia po lodowcu. Patrzcie, jakie ładne. Ładna ceramika. Zielono takie beżowe. No, ta nazwa miasta też fajnie wygląda na tym El Calafate. Znaleźliśmy jedno biuro podróży, w którym są ceny. 14 tysięcy za statek i jakiś safari. No nie wiem, co to jest. I ogólnie tutaj też, no teraz jest nieaktualna, ale cały dzień w Scholten. My sobie tam pojedziemy, nie musimy na szczęście kupować żadnej wycieczki. Patrzcie tutaj na cenę tego mini trekkingu po lodowcu, czy... Chyba tak, ja nie zauważyłem na początku. Nie, ja widziałam, że jest lodowiec, że na lodowcu. Ja nie zauważyłem na początku jednego zera, myślałem, że 4900, patrzcie jak ta cena 50 tysięcy. Odstaje od reszty. No, ale ja wiem, to jest naprawdę już lekka przesada, nie? Może się płaci jakąś dodatkową opłatę. A ile to jest? Jakieś 70 zł. A, no to jeszcze 70 zł? Nie, czekaj, 40. Chyba 700. 700, tak. No. 700 zł? Za, albo 800. No. Za, słuchajcie, za parę godzin. Mini trekking. I oni tutaj mieli niby, że 9 godzin, ale ja widziałam jakieś 5-godzinne i godzinne. Jaki klimacik.
pokażę wam go z zewnątrz. No my nic nie kupiliśmy, bo nic nie potrzebujemy, ale no naprawdę mega ten sklep jest, tak, żeby sobie pochodzić, pooglądać, no to polecam każdemu, kto tutaj dotrze do tego miasta. Jeśli chodzi o mnie, to ten sklep z pamiątkami no naprawdę chyba jest największą atrakcją turystyczną, jaką tutaj widziałem. Miasto w samo sobie, tak jak wspominaliśmy, składa się głównie właśnie z takich sklepów, chociaż ten był wyjątkowy, restauracji i biur podróży, w których możemy sobie wykupić wycieczki, no więc tak standardowo, ale miejsce jest bardzo fajne, bo z jednej strony mamy jezioro lodowcowe całkiem sporych rozmiarów, no a z drugiej takie łyse góry, które wam jeszcze pokażemy, jak będziemy stąd wyjeżdżać. Także naprawdę, no warto tutaj przyjechać i zatrzymać się nawet na chwilę. Już tak zupełnie na koniec, zostało nam przykleić tą naklejkę. Może to będzie nasz taki zwyczaj, że jak będziemy w jakimś fajnym miejscu, będą naklejki, to sobie będziemy przyklejać na samochód.